Czy nie boi się pan, że to naturalne, będzie brakowało piłkarzom świeżości, będzie brakowało dynamiki, a świat, a Polska czeka, to bardzo mi się podoba, że już pan to wie, że już na pewno im tego będzie brakowało. I nie będzie tyle pytań na ten temat. No to proszę powiedzieć, czy będzie im brakowało, czy zobaczymy ich w optymalnej oczywiście, formie? Oczywiście, no my nie odpoczywamy totalnie. My chcemy ten mecz, to jest jakby nasz trening. Trening, no można powiedzieć, na wysokich obrotach. I ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś tam się chciał przepłynąć z brzegu na brzeg. To naprawdę każdy musi dać siebie wszystko. Zresztą oni walczą o miejsce, jest jakaś konkurencja między nimi, także rozumiem, że jest zmęczenie, ale tak jak już Marcin powiedział wcześniej, w tej chwili musimy być zmęczeni, bo jeżeli byśmy nie byli zmęczeni, to znaczy, że my nic nie robimy. A później będziemy się przygotować już do takiej dobrej świeżości i chęci gry. W każdym, jak już pan chce to wiedzieć, to w każdym klubie są tacy i tacy. No jest paru negusów, ale ja raczej z tym dałem sobie zawsze szybko bardzo radę i jeżeli ktoś chce osiągnąć sukces, to nie może być negusem, to już odpada. I w kadrze też jest tak, że nie ma ani jednego negusa.